O? O kurwa. Chyba działa. Oj, laguje mi wszystko chyba. Czy nie? Nie chcę przechwycić gry. O, działa. Kurwa, nie działa. A teraz? Opa. Star Wars Jedi Survivor. I chyba nie ścina jeszcze nawet. Zaczniemy od tego, że ustawimy wszystko na ultra i skapujemy normalnie do 60. Jak będzie lagowało, będziemy zjeżdżać w dół. Do momentu, aż przestanie lagować. Kamerka laguje? O kurwa, zaczyna się. Komputer mi ledwie chodzi. W zasadzie to praktycznie nie chodzi. Nie chce nic się zrobić. Chwilka. No tata, znów nie działa to wideo. Nauczyłem to? No! Pokaż. Kurwa, może płyty nie ma. No jest płyta, kurwa, jest złożona płyta. Mordę jebane. Wszystko się zacina, kurwa. Wszystko się zacina, kurwa. Ja to naprawię, mordę jebane. Kurwa. Ja to naprawię, kurwa. Naprawię to, kurwa. Jak najszybciej FPS-ki chcę ograniczyć, bo póki FPS-ów nie ograniczę, to... A, od razu do gry cię zabiera? Kolejne pokolenie Jedi. No. Cicho teraz, czekaj! Nie lakuje. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. O. No proszę, miecz świetlny! Byłem sam przez bardzo długo. Bałem się, że odkryją, oczywiście, kim jestem, że po polsku. Czym jestem? Nie jesteś sam. Po polsku już jak najbardziej. Hej, BD-1. Jestem Cal. Zabieraj lasery z mojego lunchu! W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Nawet nie laguję, turbulencje co? Cię nie zabiją, młody. Merin, tak? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. Kurwa, mi to siostry pokazują. Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz ocalali. Zmieniamy się. To co to za babka? Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. Życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. Wykonać rozkaz 66. Mistrzu! Nie! Każdego Jedi kusi ciemna strona. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Ciebie też sprzeda. Nie powstrzymasz Imperium! O, kto mnie sprzeda? Ból sprawił, że jestem silniejsza. Ta nienawiść. Jest. Porażka to nie koniec, przyjacielu. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Nigdy nie zapomnę. Uszanuję twoje nauczanie i twoją ofiarę. A, bo on miał jakiegoś ziomeczka, co go uczył. Jedi, Kalu Kestisie. A czemu ona ma czerwony miecz? Rycerzu Jedi. Pamiętaj, ufaj tylko mocy. Dokąd teraz? To po prawej ciekawa. Witam, panie Witoldzie. Z tej strony grupa Codex. Pragniemy poinformować, że pobrał pan starą wersję gry z naszej strony. Może pan pobrać aktualną wersję z nowym patchem, który poprawia płynność gry. Bardzo dziękujemy za wspieranie naszej działalności. Kupiłem opcję Deluxe. Nic nie ściągałem z żadnego kodeksa. A wielki mistrz Jedi? Dla graczy, którym zależy na intensywnej i wymagającej walce. Duże obrażenia, niski czas na sparowanie i agresja wrogów. No lecimy, no co? Całe życie gram w tej gry. O kur... Zlagowało kapkę. Ciekaw jestem, na jakich komputerach oni to testowali. Że powiedzieli, że zajebiście chodzi. Ale na jakichś zmutowanych chyba komputerach. Ale się postarzał przez te lata. A więc na escape nie skipnie, prawda? O, dragi. Pojmany chyba został.
Czemu dialogi, papa? Przecież będą dialogi. No, nie będzie chyba, nie ma gracji. Czekaj, co jest, kurwa? Nie wyłączyłem dialogów. Taką przepitą twarz ma trochę, jakby zabalował przez te lata, co nie było w nowej części. Mam nadzieję, że nie będzie się ścierwić, tylko będzie można kulturalnie, ładnie zagrać normalnie. Nie zdenerwuj mnie, są włączone dialogi, włączyłem pomijanie dialogu. Chcę pominąć, to mogę pominąć. A nie wyłączyłem całościowo. Chryste. Też można tłumaczyć. Też mi się wydaje, że gra kapkę głośno jest. Ale to zaraz zobaczymy, jak już przetransportuje mnie do gry. Aniżeli z filmiku. To może filmiki tylko głośniej są po prostu. Ten obszar jest zamknięty. Podaj cel wizyty. Podasz mu! Nie wierzyłem plotkom. Jedi. Do tego wzięty żywcem. Senator się nas spodziewa. Możecie przejść. Nie chcemy, żeby senator czekał. O, skóra. Szkoda, że nie umarłeś razem z resztą. Zdrajco. Ty, jak to ładnie wygląda. Więc? Ja piernicze. Ała! I nie laguje nawet. A jak ładnie to, chodzi? Żeby nas nie uwięzić i wyrzucić do Lotpasa? Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruje inkwizytorów, próbuje przećmić Vadera. Facet niebezpiecznie nie laguje raczej. Tak jak my. Kurde, jak to ładnie wygląda, jasny gwint. Piękna grafika jest. Niełatwo jest w tej galaktyce zarobić na chleb. Nie według propagandy. Coś się musi tu odjebać, nie będę raczej więziony całą grę. To chyba babeczka jest ta na prawo. Jakąś taką figlarną posturę ciała ma. Chodź tu, Jedi. Reszta zostaje tutaj. Walczyłem na takie boty w pierwszej części chyba. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Terrorysta. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na Nocnym Targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarniejskiego handlarza. Jak ci się udało go schwytać? Jedi muszą spać tak samo jak my. Jak senator weźmie cię w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać się. Czemu wy nic tak piszecie? Zrozumiałeś Endy, chyba? No nie. Jedi. Co ty? Co on robi? Zajebał na ścianę. Senator chciał dostać więźnia żywego. Szmatą. Przecież oddycha, czyż nie? Druidy. Ale ma brodę. Tak, senatorze. Oby tak było. Psy Vadera zawsze gdzieś węszą. Jedi to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś? Kojarzę ten głos skądś, z jakiejś gry. Nie wiem z jakiej. Mieczuch? A jestem panem tego Zapłaćcie miecza. Zapłaćcie mu. To była przyjemność, senatorze.
Mam nadzieję, że nie ostatni raz robimy razem interesy. Renegat Jedi Cal Kestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nie lada opinię. Sabotaże w magazynach broni. Zakłócenia dostaw zaopatrzenia. Obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Nieudany przewrót na Norsid. Kurde, zimno. To twoja sprawka, czyż nie? A, bez mnie. Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z Saw Gerrerą. Zanim oddam cię w ręce Imperatora, doprowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Wiem, skąd ten głos znam. Z Giants, obywatel Kabuto. Jeden z tych dwóch miał taki głos. Dowiem się tak albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać. Gra sprzed 15 lat. Ale tam mam do dyspozycji zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego! Miecza twojego mistrza. Charo Tapala był zdrajcą, tak jak ty. I pomyśleć, że kiedyś dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz. Ten relikt wypaczonej instytucji, zniszczonej przez swoją własną arogancję. Chyba Bidi. Wielu z nas wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczę cię w kawałkach. Pana grafikę tego miecza. Jak to? Cała spikselowana jest. Naprawdę myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Dzięki, BD. Spłoniesz za to. To moje. O, i L2 przyciągnij. Trzymać tego Jedi! Stuknij R2, by odepchnąć pojedynczych wrogów i przytrzymaj, aby odpychać grupy. Kurwica! Ty, nie wiem, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Niech ktoś inny go atakuje! Nie wiem. 30 FPS-ów? Otóż nie. Pokaż się, a porozmawiamy! Matko! Nie dam ci się radzić! Ale ci się wydają prości. Wiecie. Nie tak prędko, senatorze. Dawaj, BD. Teraz leci do nas. A leci dość szybko. Za szybko! Uwaga! Miecz bi! Okej. Zdarza się. Musimy się dostać na jacht. Niewiele brakowało, mały. Chyba pojadł trochę przez ten czas. Nie twoja wina. Dogonimy jacht. Oj. Coś jest interesującego do podniesienia? Otwórz R3. Emiter cierpliwość. Kurde, to jest tak olbrzymie, że niekoniecznie wiem, gdzie iść. No nie wiem, no olbrzymie to. O, tu. Dobra. Chyba po filarku i z filarka na drugi filarek. To nie było uznawane jako śmierć, bo mi spadła tylko jedna ileś tam HP. Możemy tu odpocząć, mały. Ognisko. Oj, miecz świetlny, przetrwanie albo moc. Kurde, duże to drzewko się wydaje chyba być. Bo to jest wszystko przypisane do miecza świetlnego. Wszystkie te. Co to jest ten wypad? Przytrzymaj trójkąt, aby wykonać dalekie pchnięcie. Dobrze, będzie trzymany. Wyczuj echo. Nie, błagam. Walczyłem na wojnie. Wątpię. A teraz wypad. Rozkazy senatora. Dobra, rozwalić. A, się będę gubił w tej grze. O jasny kujec. Nie wiem gdzie. To bardzo. Chwila, skoczyłem tu. Tu na górę nie dam rady raczej.
Na dole to raczej jest śmierć. Tu? Dla czego właściwie szukamy? Nie wiem. Podejrzany jest mężczyzną. Ostatnio widziany w doku 27. Ucieka od nas! Naprzód! Chciałem spamować rzutami, ale coś nie wyszło. Kurwa no! Czemu nie chcesz rzucić? A, bo rzut mocy wymaga. Zatknąłem się! Rzuć mi z tym, Billy. Teraz powinno dać radę. Czemu to nie odbija w niego? Chyba, że trzeba idealnie L1 nacisnąć. Tak. Urwało mi rękę. Skal staje się ogłuszony i podatny na ataki, gdy wyczerpie się jego wskaźnik wytrzymałości. Zmiana postawy? Twoja kolej! Ale rozpierdol. Ja wierniczę. O! Kurde, ten podwójny na takie AOE? OP. Skocz i chwyć się drążka. Ale mu włosy wywiało, ty. Wykorzystasz z postawy podwójnego ostrza, przytrzymaj L1 tuż przed pierwszym atakiem. O kurwa, ale bursta dostał. Billy z tym. Chuj z ciebie, Billy. Tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, Billy? A, uroczy ten robocik jest. Nie patrz w dół. Gdyby jeszcze leczył zawsze. Oj. Mam cię, zdrajco. Co ci tyle zajęło? No wiesz, kręciłem się. Zwiedzałem sobie. Kto to? Dawno nie byłem na Korusa. Chyba sprzymierzeniec jakiś jego. Dzięki, Bolt. Taka robota, Kestis. Gdy zobaczyłem zapadający się dok, pomyślałem, że ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A! Gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A! I brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza na łączach. Brawo wie, co mówi. Używaj mocy, żeby zatrzymać wodę. Co ty pierdolisz, kolego? Czy to mi pokazuje, że mam biec tu, czy jak? A, w ten sposób. Po co komu plecak rakietowy? Ha! Widzisz ten kabel? Zajmę się tym, Kestis. Dawaj, walimy się, a nie żadne te. Zwinujcie się! Okej, koledzy. Szukam się. Do dzieła! Zapłacisz za to! Bo mu się przeładowało. Dobra robota. Wzajemnie. Ten terminal pozwoli nam wezwać windę. Bisie. Szturmowcy się zbliżają. Załatwmy ich. Jasne. Ale za proste te walki, cholera jasna. Dobra, znasz się na walce. Ta, ty też. To nie samouczek? Nie, nie. To jest zaawansowana część gry. W kupie siła. Da się odbić to? Da się. Nie cierpię sąd szpiegowskich. Ja też. Chyba trzeba ogłuszyć i zjebnąć rzutem mieczem. Żeby to skipnąć faktycznie. Chuj, nie skipujemy, chociaż stymów nie mam. To będzie wywrota pewnie. A, to skipnijmy. Szybciej, zanim cię zauważą. O ja pierdolę. Jest problem, pomóż. L3 plus R3? Spowolnić wrogów, to jest jakiś ulti chyba. Jak oddasz brodę, to nie będziesz błądził jak baba Aok.
Tak po włosach się mierzy. Kurwa, te sondy śmierdzące! Jak to skontrować? Chyba tak. Chilek, bo zgon. Od jak dawna pracujesz z Sogererą? Nie za długo. Wziąłem od niego parę zleceń. Widziałem, że był pod wrażeniem, a to rzadkość. Nie! To połączenie zwykle. Ostatnia próba. Nie ma stymów więcej. Tylko nie przy sejwie, proszę, tylko wcześniej kapkę. Może jakiś punkt kontrolny był? To nie jest wiebka. O Jezus. O Jezus. Broń gotowa! Oddaj im! Wkurwiają mnie te lataki. Nie wiem, jak to pokontrować. Jaki jest najefektywniejszy sposób na kontrę tego? Zemści się! Ja pierdolę. Z tym! Teraz! Uważaj na siebie! Pora podtrzymać się na dobre! Jeszcze jeden i koniec! Ciężko jakoś, tak dziwnie, nie umiem, nie ogarniam tego systemu walki póki co. Heala mi daj! O! Zdrowie, moc i PD przywrócone. Ma sens. To jest strasznie dużo soulslike'owej rzeczy tu dodali. Przejść przez most. Ogniska w ten sam sposób. Stracone PD i odzyskujesz duszę, jak podbiegniesz do miejsca śmierci. Odpoczynek i można dodać punkt umiejętności. Tylko pytanie w co? Zwiększa maksymalne zdrowie Cala albo Kala. Może być. Ty, ja już kurwa nie robię tu 10 okrążenia jakiegoś śmierdzącego? Bo tak to pachnie, szczerze. Robisz? No tak mi się właśnie... Jest blisko. Coś wydaje. Widzisz, bo ja tu wszedłem tylko pod schody i odblokowałem promieni, czy jak się to tam zwało. A tutaj była... Przecisk był. Tu jesteś! Pierdale, ty wyłapany. Pierwszy bosik? Czekałem tak, K405. Spoko. Co to jest boss, kurwa? Nic ci nie jest. Widzi z tym. Nie teraz! No teraz! Za następny! Podałujesz tego. Aha. Naprawdę cię nie polubię. Za tobą też raczej nie przepadał. Pewnie to będzie zwykły mobek później. Widzę drogi na górę. Tak to wygląda. Rozejrzyjmy się. Wygląda na to, że Bidi coś znalazł. Znalazłeś coś? Co tam ma? Obcążki. Linne do wspinaczki. Używają ich teraz na budowach. Naprawisz ją? Jest wystrzępiona. Ale nie szkodzi. Powinno pójść gładko. Podobno walczyłeś z Imperium na Kashyyku. No. Zwinąłeś maszynę i samodzielnie rozprułeś imperialny obóz więzienny. No. To akurat Bidi. Tylko wy dwoje? Niezupełnie. Pominięty Bidi. A jak jest z tobą? Potrzebujesz kredytów? Ich nigdy za wiele. Ale... Mam córkę. Katę. Nie widujemy się zbyt często, ale mogę chociaż ją wykarmić. Ciężka sprawa. Taka rozłąka. Dzięki... A jej matka? Dzięki Piotr. Nie oddam mu brody. Kup se wersję gry i se tam zapuść brodę po kolana. Jak przykro mi. Mi się podoba bez brody. Zabrało wielu ludzi. Z każdym dniem więcej. Używałeś ich kiedyś? Poradzę sobie. Byłem złomiarzem na brace. Sporo przeszedłeś jak na swój wiek. Staram się przetrwać. Jak my wszyscy. Linka do wspinaczki. Wciśnij L2, aby się chwycić. Lina wspinaczkowa wytrzymuje. Dobrze, mam wrażenie, że jeszcze ci się przyda. Zajebiście, trochę płynności dodało do gierki. O Jezus. Wracajmy do mostu. Co to? Mam nadzieję, że ekipa jest cała. Jeśli Gaps się znudzi,
może dla zabawy zhakować imperialne łącza. Naprawdę jest taka dobra? Za dobra. Przeszkolona w syndykacie, ale naraziła się swoim pracodawcom. Brawo latał kiedyś dla Republiki. Były wojskowy, to wiele wyjaśnia. Jak trafiłeś na Kuba i Liz? Kantyna na Norsid. Nie wiem, gdzie się dostać. Nagród miał mnie na muszce. Bliźniaki wrzuciły go do szybu kopalni. Od tamtej pory się przyjaźnimy. Hej, brawo! Żadna robota nigdy nie idzie zgodnie z planem, prawda? Ale ścierwi. Inaczej nie byłoby zabawy. Jak ten nowy? Trochę gaduła, ale dobrze walczy. Ha, niech będzie. Gaps zhakowała jacht. Senator nie wezmie pomocy, ale dobrze się zabunkrował. Próbowałeś pukać? Oho. Ktoś widział Kala? Co to za konwersacja? Patisza! Patisza! Założyliśmy się, że senator kazał cię wypchać i ustawić w gablocie. Ej, chcę dostać działkę. Hej, Kal, jeśli zginiesz, dostanę modliszkę, nie? Wybacz, Gaps, nie należy do mnie. To jaki masz plan? Ten jacht to Sejnar Ramsidion. Senator ma tu na swoim terminalu wojskowe dane wywiadowcze. Mogłyby zwiększyć nasze szanse. Rzecz w tym, że kabina jest zabezpieczona. Nawet bliźniaki nie wyważą tego draństwa. To jak wyjdziemy? Wy, chłopcy, załatwicie sprawę jachtu. Potem ja poczaruję po hakersku. Z moim uroczym pomocnikiem. Zajmę się transportem. Wrócę lada moment. Do dzieła. Pierwszy wspornik zdjęty, Gaps. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się! Kup! Wasza kolej. Ej, mój przygniecie. Mila, tam jest szyb fabryczny, który cię ugotuje na miękko. Jestem, Gaps. Jaki? Jacht się trwa. Ekipa na miejscach, Kal. Gotowi rozczuć tego Ramsidiana. Idzie? Ekipa na ciebie czeka, Shlamazaro. No czekaj, bo nie wiem, kurwa, co się dzieje. A teraz ja i mój cudowny asystent pokażemy wam, jak to się robi. Dawaj, Bigi. Chodźmy ponownie zapoznać się z senatorem. Ładnie. Ucio, co widzę? Nie zbliżaj się, ostrzegam! Mam tu cały oddział! O, siemanko. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdradź nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Może zmienię jego zdanie. Naciśnij R1, aby dokonać manipulacji umysłem postaci ze wskaźnikiem na to. Dobra. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Wiedźmin. Nie! Nie Axie. Mogę! Zaufanie. Możesz nam zaufać. Jesteśmy przyjaciółmi. Odblokuj. Tak jest. Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę wam ufać. Odblokuję. Optymalizacja optymalizacją. Ale alt tabnij proszę i zobacz, ile masz kart w Chromie otwartych. No weź i policz. Dawaj, dawaj. Kurwa dawaj, licz to, bo mnie pojebie. Kompa restartował ostatnio 40 dni jeśli temu. Jeśli się ruszy, leci na strzelaj. Strzelaj z jebany lachociągo się do wyszlałów na jebana koką. Dobra, Bidi. Co my tu mamy? Są wszędzie. Ale czerwony kropek. Chyba nie na to liczyliśmy. Widzu, przed streamem restart poleciał, sterowniki walczymy wszystkie zaktualizowałem i Windowsa zaktualizowałem. Ale nawet ich to nie spowolniło. Zrestartowałem kompika. Wszystko było. Czego się spodziewałeś? Przegraliście! Republika jest martwa! Zabili ją tacy jak ty! Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi! Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyją! Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy twoje dzieci kiedyś to zobaczą, będą wiedzieć, że Jedi wciąż walczą.
rozczarowująca naiwność. Hej! Bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z Caridy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. Ty, muszę sobie jakiś ręcznik podstawić pod rękę. O, jakiś... Nie wbiera mnie to biurko.